Komisja antydopingowa WADA poinformowała, że testy przeprowadzone przy okazji rozegranej 20 lipca w Londynie walki o pas WBC interim wagi ciężkiej pomiędzy Dillianem White'em i Oscarem Rivasem dały u obu pięściarzy wyniki negatywne. WADA pracująca na zlecenie Federacji WBC w ramach projektu Clean Boxing Program badała White'a i Rivasa 17 i 21 lipca. Obaj zawodnicy kontrolowani byli jednak także przez brytyjską agencję antydopingową UKAT, która przed pojedynkiem wykryła w organizmie White'a dwa metabolity zakazanego dianabolu. Data pobrania próbki przez UKAT nie jest znana. Wiadomo tylko, że jej wynik ujawniono 17 lipca. Mimo wpadki dopingowej White został ostatecznie do walki z Rivasem dopuszczony po złożeniu wyjaśnień przed brytyjską komisją bokserską. Treść tych wyjaśnień i podstawy decyzji komisji nie zostały jednak do tej pory ujawnione. Aktualnie władze WBC w sprawie White'a prowadzą dochodzenie, które wszczęły po otrzymaniu oficjalnych informacji od UKAT. Na czas jego trwania wyspiarz stracił zdobyty w walce z Rivasem pas WBC interim i status obowiązkowego pretendenta do mistrzowskiego tytułu. Warto zaznaczyć, że negatywne wyniki testów WADA nie zmieniają w żaden sposób sytuacji Dilliana White'a w kontekście dopingu wykrytego przez Brytyjczyków.